Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Szóstak deklaruje, że nie jest katolikiem. Ale tak naprawdę oczywiście chodzi mu o to, że to my nie jesteśmy katolikami. Zapraszam. Chodzi oczywiście o w miarę nową serię Bukłaki na kanale Langusta na Palmie. Dzisiaj powiem dwa słowa o czwartym odcinku, do którego szczególnie, do omówienia, którego szczególnie niektórzy widzowie mnie zachęcali. Słowem wstępu, logo mamy podświetlone na kolor fioletowy ze względu na to, że już jutro z perspektywy widzów oglądających premierę tego materiału rozpoczyna się błogosławiony czas Adwentu, czas ciszy, spokoju, refleksji, ale również oczywiście pokuty. Nie przedłużając, przechodzimy w ramach pokuty do omówienia czwartego odcinka Bukłaków. Już nie jestem katolikiem. Tak ten materiał jest zatytułowany. Mam tutaj notatki, które streszczają ten materiał i będę po kolei starał się myśli ojca Szóstaka zaprezentować i omówić. Może mała apologia na początku, czy to jest w jakikolwiek sposób dla kogokolwiek ważne. Tak, w tym sensie, że można z takimi argumentami przeciwko tradycji, przeciwko, no w ogóle można nawet powiedzieć wierze katolickiej, można się spotkać, skoro jednak tak wpływowy ojciec, jak ojciec Szóstak, takie treści prezentuje w internecie, to znaczy, że jednak to pójdzie w świat. Jednak warto, żebyśmy potrafili dwa słowa na ten temat odpowiedzieć. Chodzi mi po głowie, żeby ten odcinek zatytułować Ojciec Szóstak odkrywa teologię. Bo trochę taki ten odcinek tak naprawdę jest. To znaczy spodziewałem się trochę czegoś więcej, muszę przyznać. To znaczy po tych zapowiedziach niektórzy widzowie tutaj, niektórzy bardzo konkretni widzowie twierdzili, że to jest właśnie taki odcinek młot na tradycjonalistów. Natomiast z mojej perspektywy to jest właśnie taka sytuacja. Ojciec Szóstak odkrywa teologię. Odkrywa, że istnieje w Kościele coś takiego jak teologia i że to jest i to się dzieje, to działa, teologia faktycznie czymś się zajmuje. I to jest taki wielki szok i niedowierzanie. To eksploduje głowa ojca Szóstaka i dzieli się on tym niezwykłym doznaniem, o tym niezwykłym odkryciem ze swoimi widzami. Ale przejdźmy już do konkretów. Czy nauka jest jedna, raz na zawsze zdefiniowana? To jest jakby pytanie, które ojciec Szóstak stawia i na które próbuje w tym materiale odpowiadać. Mówi, że nie ma spisu wszystkich dogmatów. Zgadza się. Nie ma jednolitego spisu, gdzie wszystkie definicje ex cathedra byłyby w jednym miejscu zebrane. Tutaj od razu słowo wstępne, bo ojciec Szóstak w całym materiale miesza, zupełnie to ewidentnie widać, bez złej woli, po prostu miesza jeszcze nie przemyślawszy tego do końca, miesza, dopuszcza się pewnej nieprecyzyjności w mówieniu o dogmatach. To znaczy, widać, że wie on faktycznie, czym jest dogmat, to znaczy, że dogmat jest tą prawdą wiary, która została uroczyście jako taki dogmat ogłoszona. Taką prawdę wiary nazywamy de fide definita, czyli do wiary, która została już zdefiniowana. I natomiast ojciec Szóstak miesza to trochę z tym stopniem troszkę niżej, czyli po prostu de fide. To, co jest do wierzenia, w co mamy ścisły obowiązek wierzyć, w co niewiara będzie grzechem ciężkim, ale co nie zostało uroczyście przez magisterium zdefiniowane. Ojciec Szóstak niejako sam podaje, chociaż nie, jego przykłady nie są do końca dobre. Przykładem mogło być na przykład istnienie duszy. Tak? To jest coś, co nigdy nie zostało w żaden sposób zdefiniowane uroczyście przez magisterium. Natomiast bez wątpienia jest to de fide, to znaczy cała wiara nie ma sensu bez istnienia duszy. Jest to w samym objawieniu też nieustannie powtarzane. Natomiast nigdy nie zostało uroczyście przez magisterium zdefiniowane. I tutaj już można powiedzieć, że wracamy płynnie do
myśli ojca Szustaka. Słusznie zauważa on, że deklaracje magisterium miały charakter, przeważnie charakter obrony przed atakami jakiejś herezji. I wtedy dochodziło do właśnie takiego doprecyzowania, sprecyzowania, że w to koniecznie wszyscy katolicy muszą wierzyć. I wtedy mówimy ściśle rzecz biorąc o dogmacie, o takiej uroczyście zdefiniowanej prawdzie wiary. Natomiast prawd wiary jest więcej. Stąd ta lista dogmatów nie byłaby wyczerpująca, tak? Bo to nie są wszystkie prawdy wiary. Nie wszystkie prawdy wiary, nie wszystko, w co mamy obowiązek wierzyć, faktycznie jest zdefiniowane. Natomiast jeśli chcemy znaleźć wszystkie prawdy wiary, wszystko w to, co mamy obowiązek wierzyć, to uwaga, uwaga, dla moich widzów pewnie to będzie szokujące, co teraz powiem. Uwaga, co należy robić? Trzeba czytać katechizm. Z tym pytaniem, co należy robić, to przypomniały mi się te słynne lekcje zdalne w telewizji z tych nieszczęsnych czasów. Kiedy szkoły były zamknięte, tam były takie słynne momenty, kiedy panie nauczycielki tak zadawały pytania i tak oczekiwały na to, czy z kamery ktoś odpowie. Trochę tutaj zrobiłem podobnie. Ojciec Szustak broni się, wyjaśnia nam, że mówienie, że coś jest katolickie lub jest niekatolickie, to wcale nie jest takie proste. Czyli tu właśnie w tym momencie miałem wrażenie, że ojciec Szustak odkrywa katolicką teologię. To znaczy, takie mam wrażenie, przepraszam, jeśli się mylę, ale że ojciec Szustak zasadniczo tak sobie opowiadał. Opowiadał o swoich refleksjach związanych z Pismem Świętym i z takim życiem religijnym, z życiem celebrycko-religijnym, powiedzmy w ten sposób, tak sobie opowiadał. I teraz ludzie robili mu zarzuty, że to nie jest katolickie, to nie jest katolickie, to nie jest katolickie. No i ojciec Szustak zaczął się zastanawiać, czy to faktycznie może coś w tym jest na rzeczy. I wtedy ojciec Szustak odkrywa teologię i właśnie odkrywa się przed nim zupełnie nowy świat, w którym Kościół zastanawia się tutaj, jak rozumieć to, jakie prawdopodobieństwo jest tego i tego, czy to jest faktycznie do wierzenia, czy to nie jest do wierzenia. To pojęcie było rozumiane tak i tak, a teraz rozumiemy tak i tak należy je też rozumieć. No właśnie tym się zajmuje teologia i przez całą historię Kościoła tym się w zasadzie zajmowała. Natomiast tutaj można mieć wrażenie, że ojciec Szustak jest taki w szoku i to uważa, że to go broni. To jest właśnie najważniejszy argument na obronę ojca Szustaka, że to wcale nie jest takie proste, żeby zdefiniować, co dokładnie jest katolickie, bo dogmatów jest stosunkowo niewiele, a reszta no to jest kwestia właśnie takiej pracy teologicznej, takiego tworzenia się tej teologii, która jednak się przecież rozwija, gdzie dochodzi do poznania nowych prawd. No i nowych prawd w sensie odkrywania tego, co już było wcześniej, ale w jakiś nowy, głębszy sposób, tak? W tym sensie można o tym mówić. No i dla ojca Szustaka to jest faktycznie odkrycie najwyraźniej niewiarygodne i uważa, że właśnie to go broni. Jest w tym coś takiego zaskakującego dla mnie, to znaczy ja jestem sobie w stanie to wyobrazić, że można współczesne seminarium przejść i nie zdawać sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak praca teologiczna, że faktycznie te kwestie wiary są tak głęboko, refleksyjnie przemyślane, że dogłębnie badane. Jestem sobie w stanie to wyobrazić po tym też, co księża, którzy przeszli do nas z tych seminariów, nam opowiadają, że zajmuje się tam dużo bardziej takimi kwestiami, powiedzmy, pedagogiczno-psychologicznymi z elementami modernistycznej egzegezy. Też zmiany w Ratio Studiorum seminariów faktycznie w tą stronę idą, a mało samą dogmatyką, a właśnie tym się zajmuje dogmatyka, tak właśnie teologią. No więc ojciec Szustak odkrywa, że to nie jest takie oczywiste, że wszystko, co mu napiszą w komentarzach, powiedzmy tak w cudzysłowie, tradycjonaliści, jeśli jakiś tradycjonalista mu napisze w komentarzu, ty nie jesteś katolikiem, bo to i to, teraz już ojciec Szustak wie, że może się bronić, że wcale nie, to nie jest takie proste, bo dogmatów jest niewiele, no więc dobrze, lepiej późno niż wcale. Ojciec Szustak poleca nam książkę Michaela Siewalda Zmiana dogmatu. Nie znam tej książki, natomiast te fragmenty, które są przytoczone, też skomentuję. Być może nie sprawdziłem nawet, gdzie można ją kupić i za ile. Być może ją kupię, chociaż trochę brakuje mi czasu. Wciąż jeszcze na przykład czytam Humanizm Integralny Marytena, żeby zmierzyć się z personalizmem. To było nawet na swój sposób ciekawe, tylko po prostu obowiązki szkolne przede wszystkim nie bardzo pozwalają tutaj na dogłębną pracę intelektualną. A więc
Ojciec Szóstak, bazując na tej książce, stwierdza, że przed IV wiekiem nie tworzono reguł, nie tworzono reguł wiary, nie definiowano, co jest w wierze pewne, a co jest niepewne. No i tutaj już zaczynamy od takiego grubego uogólnienia na poziomie błędu, dosłownie. To nie jest tylko niewyraźny, to jest błąd. To znaczy, no oczywiście przez to, że Kościół był prześladowany, przez to, że Kościół ukrywał się tak w cudzysłowie w katakumbach, czyli no nie mógł normalnie funkcjonować. Chrześcijanie byli zabijani, musieli się ukrywać. No oczywiste, zrozumiałym jest to, że wtedy nie można było tak sobie po prostu organizować soborów i że ten urząd nauczycielski nie działał tak, jak mógł działać później, że ta praca teologiczna też nie była taka żywa, no bo skupiano się na tym, żeby przeżyć albo właśnie nie przeżyć, to znaczy na tym, żeby osiągnąć koronę męczeńską, żeby się nie załamać w trakcie tego prześladowania, bo to po prostu były te palące potrzeby, które w danym momencie były. Natomiast nie oznacza to, że przed IV wiekiem po prostu jakby nie istniały dogmaty. No pamiętajmy, że na samym początku, w samym Piśmie Świętym mamy mnóstwo takich właśnie dogmatycznych stwierdzeń, tak? Jeśli byśmy my albo anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. I apostołowie w bardzo ostrych słowach mówią o tych, którzy w jakiś sposób wykrzywiają prawdę i zapowiadają, że będą tacy, przyjdą tacy, którzy wyjdą z nas, ale nie są od nas, tak? Którzy będą wykrzywiali Ewangelię. Pan nasz Jezus Chrystus też to zapowiada, że przyjdą, to słyszeliśmy właśnie w ostatnią niedzielę roku kościelnego, że przyjdą fałszywi prorocy, fałszywi Chrystusowie, którzy będą mówili, tu jest Chrystus, tam jest Chrystus, nie idźcie, bo Chrystus jest właśnie tam, gdzie jest objawienie. Tam to, co nam zostało przekazane, co jest potrzebne, to jest to objawienie. Tam mamy wszystkie te informacje i to wszystko jest już w Piśmie Świętym zawarte i wszyscy, którzy atakują to objawienie już w samym Piśmie Świętym, są wyklęci, dosłownie święty Paweł używa tego określenia, które później też Kościół będzie używał właśnie przy potępieniu różnego rodzaju błędów. A więc nie można powiedzieć, że Kościół przed IV wiekiem to był tylko taką charytatywną, ekologiczną wspólnotą, która zajmowała się segregacją śmieci, tylko, nie twierdzę teraz, że ojciec Szóstek tak twierdził, ale myślę, że niektórzy mogliby takie wnioski z tego wyciągnąć, tylko miał od samego początku bardzo mocno określone, co jest prawdą wiary, w co wierzyć należy i w co wierzyć nie wolno i pod karą właśnie wykluczenia z Kościoła, która dosłownie w Pismach Świętych pada. Ta anatema, słynne wykluczenie pada już na kartach Pisma Świętego. Wincent z Leryno. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ojciec Szóstak cytuje Wincentego z Leryno. I to jest faktycznie piękne. Znaczy, to jest już krok naprzód, zdecydowanie, tak? Że ojciec Szóstak w ogóle usłyszał, że jest taki Wincenty z Leryno. Dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że święty Wincenty z Leryno jest, można powiedzieć, tym wielkim, głównym tradycjonalistą. Bo oczywiście mówi to w cudzysłowie, ale jest być może najczęściej cytowanym ojcem Kościoła przez tradycjonalistów. Dlaczego? Dlatego, że on formułuje tą zasadę interpretacji Pisma Świętego, tą zasadę odkrywania tego, odnajdywania tego, tej właściwej interpretacji Pisma Świętego i odróżniania tego, co jest prawowierne od nieprawowiernego. To jest święty z wieku V i w swoim słynnym komonitorium pisze: źródłem wiary jest Pismo Święte, ale jego interpretacja może być najrozmaitsza. Nawet diabeł czyni z siebie egzegetę. To warto pamiętać w kontekście tych wszystkich bohaterów, protestantów, którzy z niezłomną, choć głupią gorliwością przychodzą i krzyczą, że przecież wystarczy czytać Pismo Święte. To pamiętajmy właśnie, to jest myśl, która trochę szkoda, że jej nie pamiętają, że diabeł też posługuje się Pismem Świętym. Gdy przychodzi, żeby kusić Pana Jezusa, to co robi? Cytuje Pismo Święte. Dlaczego? Dlatego, że naturalnie da się zinterpretować Pismo Święte w każdy możliwy sposób, bo każdy tekst da się zinterpretować w każdy możliwy sposób. Dlatego samo z siebie oczywiście Pismo Święte jest niewystarczające. Tak, Pan Jezus nie powiedział, idźcie i czytajcie wszystkim Pismo Święte. No, może dlatego, że jeszcze wtedy Pisma Świętego nie było, tylko przekazał uczniom swoją nauką ustnie i mówi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I Pismo Święte
powstaje później, powstaje z rąk apostołów, powstaje więc przez Kościół Święty. To nie Kościół jest zbudowany na Piśmie Świętym, to Pismo Święte jest zbudowane na Kościele. Oczywiście przez to, że jest źródłem objawienia, w jakimś sensie możemy powiedzieć, że Kościół jest na nim zbudowany, ale równie, przynajmniej równie uprawnionym jest powiedzenie, że Pismo Święte jest zbudowane na Kościele, bo Kościół jest starszy niż Pismo Święte i to właśnie apostołowie Pismo Święte tworzą. A więc nawet diabeł czyni z siebie egzegetę, pisze nam święty Wincenty z Leryno. Pewna jest ta interpretacja, która harmonizuje z Sancti Majores, z poprzednikami w wierze. I tutaj ojciec Szóstek przytacza tą pierwszą zasadę świętego Wincentego z Leryno, że to, co wszędzie, przez wszystkich i zawsze było wierzone, to jest katolickie. No i ojciec Szóstek mówi, to się absolutnie nie broni, ale jest jakąś tam pierwszą próbą. No trochę jestem w szoku. Dlaczego? Dlatego, że Kościół Święty przez 20 wieków tą zasadę stosował. Tak? Wszyscy teolodzy tą zasadę właśnie stosowali do rozstrzygania tego, co jest katolickie, a co nie jest katolickie. No, rozumiem, skoro ojciec Szóstek dopiero teraz odkrywa, że istnieje coś takiego jak dogmatyka i teologia i jest właśnie w szoku, że to nie jest tak, że wszystko, co mu w komentarzach napisali, że jest dogmatem, to jest dogmatem i odkrywa, że o, teologia. To rozumiem, że może faktycznie być to dla niego jakieś no, niewystarczające, że to, co zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli, rozumiem, że może nie zrozumieć tego. No może to być zrozumiałe, ale jednak trochę jest przykre, bo mówimy jednak o księdzu. Być może najbardziej takim rozpoznawalnym księdzu, internetowym księdzu w ogóle w Polsce. I to jest trochę przykre, że uważa, że coś, co jest przez Kościół używane przez 20 wieków w teologii jako znak rozpoznawczy tego, co jest katolickie, a co nie jest katolickie, że to nie, to absolutnie nie ma. To nie ma żadnego zastosowania. Być może Siewald w swojej książce tak pisze. Natomiast czy to jest jakiś autorytet? W sensie nie wiem, jakie ma wykształcenie, zdolności i poglądy Michael Siewald. Natomiast no, Kościół Święty w swoim magisterium ma większy autorytet niż jakiś teolog, nawet gdyby był absolutnie najlepszy. No i sprawdziłem i tego już nie odzobaczę, kim jest Michael Siewald, a więc to nie jest Michael Siewald, to jest Michael Siewald. To jest niemiecki teolog, prawie że mój równolatek, który urodził się w Saarbrücken. To ciekawe, bo akurat w Saarbrücken mamy naszą szkołę. I jak już można się chyba domyślić, niemiecki teolog, współczesny niemiecki teolog, no to będą kwiatki. No i są kwiatki. To jest, to w sumie nie dziwi mnie, że to jest autorytet dla ojca Szóstaka. Czyli Michael Siewald w swoich pracach uważa, twierdzi, że należy dopuścić jak najszybciej kobiety do kapłaństwa i wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest wyrazem dyskryminacji ze względu na płeć. Uważa, że wszystkie religie na świecie mają braki w demokracji i chrześcijaństwo wcale nie jest tutaj lepsze od islamu, bo chrześcijaństwo po prostu tak się złożyło historycznie, że trochę więcej przyjęło teraz demokracji, ale islam też jest do tego zasadniczo zdolny. I w Niemczech, no bo tam on działa, uważa, że postuluje, że islam powinien dostać takie same prawa jak chrześcijaństwo. A więc tak, dostał nagrodę Karla Ranera. Swoją drogą Karl Raner też przez ojca Szóstaka tam jest bardzo, bardzo chwalony. No Raner to jest taki, to jest ten modernista, tak? To jest kamień węgielny dla modernizmu. A więc no to jest człowiek, który ewidentnie nie głosi katolickich nauk. Tak, no kwestia zniesienia celibatu też tam się pojawia, ale to on uważa za mniej palący problem, a za dużo ważniejsze uważa właśnie dopuszczenie kobiet do święceń. No, zwracam na to uwagę, że to jest, a właśnie a propos dogmatów, to jest bardzo taka ciekawa historia. Jan Paweł II w roku 2000, jeśli dobrze pamiętam, wydał w zasadzie
deklarację brzmiącą jak dogmat, w której było powiedziane, że tylko mężczyźni mogą przyjąć święcenia kapłańskie. To brzmiało dosłownie jak dogmat. To byłby ostatni ogłoszony uroczyście dogmat. No i wtedy padły pytania do Kongregacji Nauki Wiary, czy to jest uroczyście ogłoszony dogmat, ale Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że to jednak takie faux pas. No teraz w XXI wieku dogmat? Nie, no gdzie? Nie, to tak, to chyba nie wypada, prawda? Żeby tak tutaj Jan Paweł II, taki wielki papież i dogmat ogłaszał? Nie. No i stwierdzili, wydali taką deklarację, że to jest nieomylna nauka, a więc mimo wszystko to jest nieomylna nauka, tak? A więc Zewald, weźcie go w jakiegoś karceru. Przepraszam, rozumiecie, o co chodzi. W sensie, no tak, ci ludzie nie są katolikami. W sensie nie twierdzę, że nie wszystkich niekatolików trzeba do karceru wysłać, ale niemieckich teologów myślę, że tym akurat to by dobrze zrobiło. Ale to zupełnie inna historia, choć nie powiem całkiem, jest to kusząca wizja. A więc Kongregacja Nauki i Wiary deklaruje, że to jest nieomylna nauka, ale nie na mocy uroczystej deklaracji, tylko na mocy odwiecznej wiary Kościoła. W pewnym sensie tutaj się też odwołują do świętego Wincentego z Lerynu, bo odwołują się właśnie do powszechnej wiary Kościoła, czyli to, co zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wierzone. A więc to jest na poziomie, to, że tylko mężczyźni mogą być wyświęceni na kapłanów, to jest na poziomie albo de fide definita, albo po prostu de fide. Tak czy siak, katolik ma obowiązek w to wierzyć pod karą grzechu ciężkiego. Teraz mamy takiego niemieckiego bohatera, który teologa, który twierdzi, że to, że nie dopuszcza Kościół do kobiet do święceń kapłańskich, to jest dyskryminacja na poziomie płci. To musi być jak najszybciej zniesione. To jest publiczna herezja. Tak? To, jeśli nie jest bezpośrednio na poziomie herezji, to jest tylko minimalnie pół stopnia poniżej, no bo nie jest to de fide definita, tak? Natomiast to wystarczy, de fide, jakby zaprzeczenie temu, co jest de fide, wystarczy do tego, żeby ogłosić człowieka heretykiem. A więc materialnie to już jest bez wątpienia herezja. Oczywiście no, jako modernista to kwestia tej formalności herezji jest zupełnie inna i bardzo trudna do ustalenia. Natomiast jak najbardziej tutaj są pełne podstawy do tego, że biskup czy Kongregacja Nauki i Wiary ogłosiłaby go heretykiem, wezwałaby do odwołania tej tezy i jeśli nie, to ogłosiłaby go heretykiem. Tutaj to nie jest kwestia jakiejś takiej prawdy wiary, która jest taka odkrywana dopiero, że nie wiemy jeszcze do końca, jak to jest, dyskutujemy i faktycznie jeszcze nie widzimy dokładnie jak, w którą to stronę należy pójść. To jest po prostu prawda wiary. To jest właśnie, to nie jest tak jak z tymi internetowymi tradycjonalistami, którzy piszą tam, że to jest dogmat, a tam w rzeczywistości to jest jakaś sentencja komunizm. Trochę, ale przyszedł mi do głowy ciekawy przykład, ale to by już rozbiło zupełnie ramy materiału. To jest albo de fide definita, albo de fide, tak czy siak, to, co katolik musi wierzyć pod karą grzechu ciężkiego. No i ten Michael Siewald jest bohaterem, którego ojciec Szóstak teraz bierze i przedstawia swoim wiernym widzom, że to jest właśnie katolickie rozumienie, to jest właśnie katolicyzm. I no, jednak to jest przykre. Jednak to jest przykre. Podejrzewam, że nikt za bardzo tej książki Zewalda nie przeczyta. Znaczy, poza jakimiś jednostkami. I wszyscy właśnie tylko będą ci zwolennicy ojca Szóstaka dalej klikali te filmiki, oglądali te materiały i chłonęli nauki, które on importuje z Niemiec i tutaj nam przedstawia jako no właśnie te nowości teologiczne. To jest właśnie to jest właśnie katolicyzm, taki prawdziwy katolicyzm. Nie to, co jakieś te skostniałe, te nierozumiejąca życia i wiary tradycje, które tylko potępiają. Nie, tam właśnie taki Michael Zewald i inni bohaterowie niemieckiej współczesnej teologii. To jest właśnie wzór dla ojca Szóstaka i wzór i nauczyciel. Ojciec Szóstak decyduje Wincentego z Lerynu
cytuję jego słowa, nauka podlega postępowi, ale nie zmianie. W sensie święta nauka podlega postępowi, ale nie zmianie. To dosyć dobrze oddaje to, co już wielokrotnie mówiłem, że teologia katolicka jest jak taki bukiet, w którym jeszcze nie wszystkie kwiaty rozkwitły i te kolejne odkrywane prawdy faktycznie są właśnie jak te kwiaty, które rozkwitają, ale one faktycznie zawsze i wszędzie w Kościele były. I tutaj muszę koniecznie jeszcze do Wincentego z Ledenu powiedzieć dwa słowa, bo ojciec już tak mówi, że nie, to się w ogóle nie broni, że można to, co zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wierzone. I co podaję jako przykład, i to jest trochę przerażające, znowu to jest taka rzecz, która też skłania mnie do tego, żeby twierdzić, że ojciec Szóstak dopiero odkrywa teologię, bo ojciec Szóstak podaje przykład dokładnie tego, z czym święty Wincenty z Lerynu walczył, co doskonale znał, to znaczy arianizmu. Ojciec Szóstak odkrywa teologię i twierdzi, nie można powiedzieć, że to, co zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wierzone, bo przecież prawie cały Kościół był ariański przez tam wiele lat. No i święty Wincenty z Lerynu, który zmarł w 450 roku, czyli żył akurat w tych ariańskich czasach, tak, który właśnie przeciwko nim swoje dzieła pisze, między innymi przeciwko nim, bo tam od różnych herezji buzowało, to i właśnie on tego nie zauważył. Nie zauważył, wziął i nie zauważył. Na szczęście jest ojciec Szóstak i Michael Seewald, którzy odkryli tę ważną prawdę i teraz nam po tych też 1600 lat uświadamiają, że jednak Wincenty z Lerynu nie wziął pod uwagę kryzysu ariańskiego. Wziął i nie wziął. Przepraszam, ale to jest jednak trochę groteskowe. Tak mi się wydaje. A więc, o co chodzi z tym? Zawsze wszystkich, przez wszystkich i wszędzie było wierzone. Oczywiście nie o to chodzi, że mamy teraz sprawdzać, czy absolutnie każdy, tak, katolik zawsze i wszędzie użyłby dokładnie tego samego sformułowania, którego my dzisiaj używamy. Oczywiście, że właśnie na poziomie, tak jak ten obraz z tym bukietem, pewnej te prawdy mogą być wierzone w jakiś taki sposób wirtualny, tak? To znaczy, jak działa teologia? Właśnie korzystając z tej zasady świętego Wincentego z Lerynu, na przykład gdy chodziło o niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Jak sprawdzano? Czy można powiedzieć, że zawsze i wszędzie przez wszystkich to było wierzone? Sprawdzano w pismach ojców Kościoła, teologów, co na ten temat i na podobne tematy mówiono. I oczywiście można znaleźć tam te zarzuty przeciw niepokalanemu poczęciu w ten sposób, że Matka Boża nie mogła być zbawiona poza Chrystusem. Tak? No i to wszyscy się zgadzamy i teolodzy XX wieku się zgadzają, XXI i III, IV i średniowieczni, że nie może być zbawiona poza Chrystusem. Natomiast to rozwiązanie, które przychodzi już w wysokim średniowieczu, Duns Scot wpada na ten pomysł, że należy po prostu powiedzieć, że mocą zasług chrystusowych została przedodkupiona i uchroniona przed grzechem pierworodnym. Rozwiązanie w zasadzie proste, ale genialne w swojej prostocie. No i to jest już to właśnie, to jest ten rozwój, to jest ten kwiat, który rozkwita. A po czym poznać, że to nie jest coś nowego, że to nie jest coś, co kłóci się z czymś, co było wcześniej? No po tym właśnie, że sprawdzamy, co mówili ojcowie Kościoła wcześniej. No i oczywiście widzimy, że tak, jeśli chodzi o niemożliwość tego, żeby Matka Boża była odkupiona poza tą porządkiem łaski Chrystusowej, no to wszyscy się zgadzają, nie ma kontrowersji, znaczy tak, to nie jest kontrowersja w kontekście tego, jak dzisiaj to niepokalane poczęcie rozumiemy. Natomiast możemy znaleźć mnóstwo cytatów przez całą historię Kościoła, od tych najstarszych ojców Kościoła, które podkreślają tą całkowitą czystość Najświętszej Maryi Panny, bo przecież właśnie jest łaski pełna, bo anioł pozdrawia ją tym pozdrowieniem pełnym czci i nazywa ją tą, która jest tą łaską przepełniona. I to Kościół bierze całkiem na poważnie, że jest naprawdę pełna łaski. Tutaj kontrowersje wokół greckich słów tam użytych odsyłam do materiału, który o tym właśnie traktował. Matko, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom twoim. To jest pierwszy materiał nagrany w naszym nowym studiu. I to jest bardzo dobry materiał, to znaczy, przepraszam, jest to jeden z nielicznych dobrze przygotowanych moich materiałów. No, trochę tak jest. I to jest materiał, który na konkretnym przykładzie dobrze pokazuje, jak właśnie katolicka nauka rozwija się, ale się nie zmienia. To jest coś, co było zawsze, wszędzie i przez wszystkich wierzone, choć właśnie pewne słowa, pewne
nazwy mogły budzić wcześniej jakieś złe skojarzenia, bo kojarzyło się to właśnie z tezą, że Matka Boża była jakoś poza Chrystusem zbawiona, no i to wzbudzało pewne kontrowersje. No i o tych kontrowersjach tak właśnie można porozmawiać, można zobaczyć, ale jednocześnie można zobaczyć, że faktycznie to zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wierzone co do istoty rzeczy, co do znaczenia. I to jest na tym konkretnym przykładzie Niepokalanego Poczęcia naprawdę można pięknie zobaczyć, jak wygląda ten rozwój katolickiej nauki. Odsyłam do tamtego materiału. To, co powiedziałem, dosyć mocno nawet trafia w to, co ojciec Szóstak mówi, ale właśnie trafia tak w 90%. I dlatego ten materiał ojca Szóstaka jest niebezpieczny, bo on w 85% jest prawdziwy, ale te 15% to jest bardzo niebezpieczna trucizna. Myślę, że rozumiemy, że 100% trucizny, każdy się zorientuje, że to jest trucizna, ale jak coś ma 85% prawdy i tylko 15% fałszu, dużo trudniej będzie to jako takie rozpoznać, a jeśli ten fałsz jest niebezpieczny, to faktycznie może to być niebezpieczne i tak oceniam materiał ojca Szóstaka. Ja jestem osobiście przekonany, możecie mnie uważać za głupca i naiwniaka, ale ja jestem przekonany, że ojciec Szóstak jest w tym wszystkim szczery. No tylko po prostu głupio robi, tak ulega tym błędom. No, moim zdaniem to widać, tak, że on odkrywa dopiero te rzeczy, odkrywa katolicką teologię i odkrywa od razu przez pryzmat współczesnych niemieckich teologów, którzy oczywiście używają wiele mądrych słów i są tacy właśnie bardzo, no tak potrafią to tak przedstawić, że oni są tacy wrażliwi, tacy właśnie nowocześni, ale to jest jednocześnie takie kochające Chrystusa. A tak naprawdę tam już nic z wiary nie ma. I obawiam się, że ojciec Szóstak pada po prostu ich ofiarą. Twierdzi on, że nie ma prostego narzędzia do ustalenia, gdzie jest postęp, a gdzie jest zmiana, właśnie nawiązując do słów świętego Wincentego z Lerynu. No, jest proste narzędzie. To znaczy nie tak proste, że można tak prosto przyłożyć i ciach, wszystko od razu staje się oczywiste, ale właśnie tak teologia działa. To znaczy przez całą historię do tego kryzysu posoborowego, dopiero teraz, to się nagle staje takie kontrowersyjne i tak właśnie nie wiadomo, gdzie dokładnie postęp i zmiana, bo moderniści to wprowadzają taki zamęt po to, żeby móc nauczać rzeczy dokładnie sprzecznych, bo to robią, tak? Odsyłam do materiału Syllabus Errorum, gdzie podaje konkretne przykłady, gdzie po prostu współczesna nauka jest dosłownie, Kościoła jest dosłownie sprzeczna z tym, co było przed Soborem Watykańskim II. Syllabus błędów to jest dokument, który też się tutaj pojawi. Natomiast przed Soborem to było zupełnie oczywiste. Właśnie zgodnie z zasadą świętego Wincentego z Lerynu sprawdzano co do treści, co do idei, która się za tym kryje, tak? Czy to, co dzisiaj jest nam prezentowane, czy to jest faktycznie zgodne z tym, co zawsze i wszędzie było wierzone. Nawet jeśli właśnie używano innych słów, i to ojciec Szóstak podkreśla, że właśnie słowa nie do końca oddają te tajemnice. Zgadza się, słowa nie do końca oddają te tajemnice. Właśnie dlatego sprawdzamy w ten sposób, ale tutaj będzie ojciec Szóstak to trochę niewłaściwie stosował, ale to już we właściwym czasie. A więc można ustalić, gdzie jest postęp, a gdzie zmiana, jeśli jest spójność pomiędzy tym, co jest dzisiaj, a tym, co było wczoraj, 1000 lat temu i 2000 lat temu. Jeśli jest tam spójność, nawet jeśli używają innych słów, nawet jeśli mówią o tym mniej precyzyjnie, no to jest to spójność. To można rozpoznać. Od tego mamy rozum. A więc ojciec Szóstak cytuje Vaticanum Primum, pierwszy Sobór Watykański, no i cytuje słowa Soboru, że Boży depozyt musi być w jednym, w tym samym znaczeniu zachowany. No i ojciec Szóstak jednak odkrywa Amerykę i mówi: Sobór wcale się nie myli. O dziwo! Kto by się spodziewał? A ja już myślałem, że się pomylił. No na szczęście ojciec Szóstak nam wyjaśnił, że Sobór wcale się nie myli, bo, uwaga, bo Sobór mówi o znaczeniu, a nie o formule, bo tajemnice pozostają zakryte mgłą. A więc to prawda, tak, to Sobór Watykański I też mówi, ojciec Szóstak bardzo to podkreśla, że te tajemnice wiary pozostają zakryte mgłą i wciąż nie mamy do nich takiego pełnego
dostępu, no to się zgadza. O Trójcy Świętej faktycznie powiedzieć możemy mimo wszystko stosunkowo niewiele, no bo to jest sam Bóg, tak? I tutaj nasz umysł nie dotrze, nie wyczerpie tego tematu nawet w wieczności. Natomiast tutaj ojciec Szóstak popełnia drastyczny błąd. Zaznacza on, że koniecznie trzeba rozróżnić znaczenie, istotę od sformułowania, istotę dogmatu od jego brzmienia. I mówi, język dogmatu jest niepełny, ale nigdy błędny. I jeszcze podaje cytat z Soboru Watykańskiego II, że przecież i prawdy pewne mogą zostać lepiej u protestantów opisane. No to Sobór Watykański II to już wiadomo. I jeszcze kardynała Ratzingera podaje jako dowód na to, że właśnie sformułowania dogmatów są takie niepełne, bo kardynał Ratzinger mówi, i to jest faktycznie perfidne, kardynał Ratzinger mówi, że wszystkie wielkie nauki, pojęcia o Trójcy Świętej zostały kiedyś potępione. I jako przykład ojciec Szóstak podaje homoousios, współistotny. No i to jest perfidne. I faktycznie ojciec Szóstak podejrzewam, że właśnie uważa, że Ratzinger no to jest taki tradycjonalista i mówi, że no pewnie ci tradycjonaliści powiedzą, że to jest wprowadzenie w chrześcijaństwo wczesne, Ratzinger to jeszcze modernista. A więc nie, bo Ratzinger zawsze był modernistą. Oczywiście, że był zawsze modernistą, być może bardziej niebezpiecznym od papieża Franciszka. Bo Franciszek jest takim siermiężnym modernistą, a Ratzinger był takim niemieckim dyplomatą modernistą, a więc dużo bardziej niebezpiecznym człowiekiem, być może dużo bardziej niebezpiecznym, to nie jest takie oczywiste, od papieża Franciszka. I Ratzinger do końca życia twierdził, że nic by nie zmienił we wprowadzeniu w chrześcijaństwo, a to jest książka ewidentnie modernistyczna. Odsyłam do naszego nagrania z konferencji edukacji klasycznej, gdzie pan Lisicki zadawał pytanie, Benedykt XVI, tradycjonalista czy neomodernista. Tam faktycznie można wiele na ten temat usłyszeć. Wiele w tym podanym temacie trzeba powiedzieć. Zacznę od tego homoousios nieszczęsnego, znaczy bardzo szczęsnego, ale nieszczęsnego Ratzingera, który sieje tutaj zamęt, a wraz z nim ojciec Szóstak. Uważam, że jest to wyjątkowa perfidia, że to zostaje podane przez kardynała Ratzingera jako właśnie przykład takiego pojęcia, że no wszystkie pojęcia te używane w IV wieku wcześniej zostały potępione, że to tak naprawdę właśnie zmienia się to pojmowanie prawdy. Zmieniają się słowa, ale nie zmienia się ta istota rzeczy. To ojciec Szóstak by się bardzo z tym zgodził, ale już zaraz dojdziemy do tego, w czym by się nie zgodził. Dlaczego to homoousios i ta sprawa, to współistotne jest taką, uważam, że perfidnym jest używanie właśnie tego przykładu. Ano dlatego, że uzja było w drugim, trzecim wieku po Chrystusie w języku greckim pojęciem nieprecyzyjnym. Mogło oznaczać zarówno osobę, jak i naturę. No i na tym właśnie zasadza się problem, że w Trójcy Przenajświętszej mamy trzy osoby, ale jedną naturę. Dlatego pojęcie, które może być użyte i tak, no trzeba albo sprecyzować, tak, albo po prostu trzeba sprecyzować, albo odrzucić całkiem. No i słowo uzja po prostu zostało później doprecyzowane. I teraz to, że w wieku trzecim faktycznie jest tak używane jako natura i wtedy na przykład Orygenes potępia, że nie można mówić o tym, że w Bogu są trzy uzja, bo rozumie je jako naturę. Ewidentnie to jest tam bezpośrednio powiedziane. Jest też synod w Antiochii z III wieku przeciwko Pawłowi z Samosaty, który właśnie nauczał o trzech naturach w Bogu i właśnie ten sobór potępia jego twierdzenia i właśnie Paweł z Samosaty używał tego słowa uzja, rozumiejąc je jako natura. Natomiast to słowo było wieloznaczne i gdy Kościół doprecyzował dokładnie te pojęcia do języka teologicznego, po prostu, tak? W języku teologicznym ta hipostasis to jest osoba, a uzja to jest natura. I wtedy mamy dwa pojęcia, które właśnie wcześniej były używane zamiennie. Teraz są dwa doprecyzowane. Jedna uzja i trzy hipostazy, a więc jedna natura, trzy osoby i wszystko jest jasne. I to nie jest tak, że w poprzednich wiekach wierzono inaczej. Po prostu słowa były jeszcze
jeszcze niedoprecyzowane. I teraz używanie tego jako takiego argumentu, że tutaj to nie jest takie proste, żeby ustalić, co jest katolickie, że ta nauka się zmienia, jest po prostu perfidnym kłamstwem. To jest obrzydliwe moim zdaniem, bo a tak naprawdę zawsze jest obrzydliwa, gdy jest on jeszcze na dodatek nosi jakiś taki płaszczek takiego, takie wyrafinowane, sublimowane, taki właśnie, tacy właśnie niemieccy teolodzy w stylu Ratzingera i Zewalda, to jest po prostu obrzydliwe, tak, bo nie ma to, jest to perfidne zakłamywanie prawdy. A więc nie, ta nauka była, może nie prosta, no bo to jest faktycznie tajemnica, ale ta nauka była zawsze, wszędzie w Kościele wierzona. Natomiast słowa, których używano, faktycznie mogły być różne, niedoprecyzowane jeszcze, a więc ta dyskusja jeszcze trwała. No i ojciec Szóstak najwyraźniej za niemieckim bohaterem Zewaldem wyciąga wniosek, że dogmaty są tylko takimi drogowskazami, które pokazują nam mniej więcej, w którą stronę powinniśmy iść. Ale Zewald może sobie tak rozumieć, inni niemieccy bohaterowie też mogą sobie tak rozumieć i za nimi podskakujący ojciec Szóstak, tak jako taki młody tak uczeń, on mi właśnie na takiego pasuje, tak? Taki właśnie młody teologiczny uczeń, który tam biegnie sobie z lizakiem w czapce, z takim śmigiełkiem, biegnie za tymi niemieckimi teologami powtarza te tezy. Oni mogą sobie tak twierdzić, natomiast Kościół Święty tak nie twierdzi. Wprawdzie to prawda, że tajemnice wiary są faktycznie wielkimi tajemnicami. Wprawdzie to prawda, że istota rzeczy jest najważniejsza, a nie słowa, których używamy. Ale właśnie w dogmatach chodzi o to, żeby sprecyzować te użycie tych słów. Właśnie o to chodzi w dogmatach, że używamy konkretnego określenia, to właśnie konkretne zdanie zostaje zdogmatyzowane, bardzo precyzyjnie, świadomie wybrane, dobrane. Po co? Po to, żeby właśnie w tym znaczeniu, w którym zostało, było ono wtedy rozumiane, przedstawić je jako prawdę wiary. I oczywiście, że to nie jest w pełni wyczerpujące daną tajemnicę, bo w ogóle nasz rozum nie jest w stanie w pełni wyczerpać tajemnicę, ale jest to zobowiązujące do katolika, żeby właśnie w tym znaczeniu w to wierzyć. A ojciec Szóstak chce zrobić z tego tylko taki luźny drogowskaz i będzie tego konkretny przykład, ale jeszcze wcześniej, żeby nie być całkiem gołosłownym, Sobór Watykański I, cytowany też przecież przez ojca Szóstaka, który w Konstytucji Dogmatycznej o Wierze Dei Filius w roku 1870, to jest punkt 4 o wierze i rozumie i tam podpunkt 3, gdyby ktoś mówił, że jest możliwe, aby zgodnie z postępem wiedzy niekiedy należało dogmatom podanym przez Kościół nadać inne znaczenie od tego, jakie przyjmował i przyjmuje Kościół, niech będzie wyklęty. Anatema sit. To jest największe możliwe potępienie jakiegoś błędu. No, to w ten sposób to Kościół traktuje tezy przeciwne właśnie jako defide definita. Tak? To jest po prostu prawda wiary, która została uroczyście przedstawiona do wierzenia. Czyli co zostało tutaj uroczyście przedstawione do wierzenia? Że nie jest możliwe, aby zgodnie z postępem wiedzy niekiedy należało dogmatom podanym przez Kościół nadać inne znaczenie od tego, jakie przyjmował i przyjmuje Kościół. To należy traktować jako defide. Kościół potępił zdanie przeciwne. Ojciec Szóstak natomiast za niemieckimi bohaterami współczesnej teologii, za Michaelem Zewaldem, twierdzi, że nie, no właśnie wprawdzie używa tam tego słowa znaczenie właśnie, że on tak pewnie to jest ta linia obrony. Podejrzewam, że właśnie wykoncypowana przez Zewalda i przejęta nieświadomie przez ojca Szóstaka, że oni twierdzą, że no właśnie znaczenie, tak, my uważamy, że to jest, my chcemy to samo znaczenie, ale chcemy użyć słów, ale co to znaczy znaczenie? Znaczenie to nie jest jakaś mistyczna prawda ukryta za słowami. Słowa mają konkretne znaczenie, tak?
I Kościół mówi, w tym znaczeniu, które Kościół nam podaje, mamy obowiązek w nie wierzyć. Nie można im nadać innego znaczenia od tego, jakie przyjmował i przyjmuje Kościół. Tak? A więc nie można z dogmatu na przykład o grzechu pierworodnym powiedzieć, że to jest tylko taka ogólna informacja, co ojciec szóstak zrobi, taka ogólna informacja, że człowiek nie jest taki, jaki być powinien. Nie, tam jest cały szereg konkretnych prawd wiary, które zostają zdogmatyzowane, że jest pierwszy człowiek Adam, pierwszy człowiek Adam i pierwsza kobieta Ewa. Rozumiecie, o co chodzi? Pierwsi ludzie Adam i Ewa. A więc jeszcze raz, znaczenie to nie jest jakaś mistyczna prawda ukryta za słowami. To jest konkretne znaczenie konkretnych słów. Jeszcze, żeby to doprecyzować albo podkreślić po prostu, Sobór Watykański I, to też takie definicje, to mowa o dogmatach ogłoszonych, to też takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Definicje są niezmienne. Jeśli zaś ktoś, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. A więc definicje są niezmienne same z siebie. Rozumiemy, to nie oznacza, że nie można użyć innych słów, żeby te same rzeczy opisać, ale to oznacza, że to znaczenie tych konkretnych słów jest przedstawione katolikom do wiary. A więc nie może ojciec Szóstak z dogmatów o grzechu pierworodnym Soboru Trydenckiego, które precyzują, że jest dwoje pierwszych ludzi, że grzech pierworodny jest ich osobistym grzechem, który drogą dziedziczenia zostaje przekazany na całą ludzkość. Nie może ojciec Szóstak zrobić sobie z tego takiego ogólnego drogowskazu, że z człowiekiem jest coś nie tak. I pewnie Michael Zewald jeszcze pociągnie to dalej, że z człowiekiem jest coś nie tak, bo jest za mało demokracji i za dużo szowinizmu. O grzechu pierworodnym, gdzie Sobór Trydencki mówi po prostu to, co przed chwilą sparafrazowałem, ojciec Szóstak mówi, ten dogmat jest straszny. Sformułowanie nieaktualne. Język absolutnie nie do przyjęcia. Tak ojciec Szóstak uważa o dogmacie, o tych dogmatach o grzechu pierworodnym Soboru Trydenckiego i powołuje się przy tym na nowy katechizm Kościoła katolickiego. Katechizm pisze, że Księga Rodzaju jest symboliczna. No i ja się zastanawiam, no gdzie to jest w tym katechizmie? Ja tego nowego katechizmu aż tak dobrze nie znam, więc myślę sobie, no nie wiem, może ojciec Szóstak studiował ten katechizm tak dokładnie i to znalazł. No ale tak trochę poszukałem, no myślę, no gdzie to może być? No tam, gdzie jest mowa o Księdze Rodzaju, o stworzeniu, no to tam faktycznie może coś na ten temat być. No i tak szukam. No i znajduję punkty 282 do 301, tylko że tam nigdzie nie ma o tym, że ta Księga Rodzaju jest symboliczna. Jest taka nowomowa, jak to wiadomo, w posoborowych tekstach. No ale na przykład przytoczę moim zdaniem kluczowy punkt w tym kontekście 289. Wśród wszystkich wypowiedzi Pisma Świętego o stworzeniu, trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zajmują wyjątkowe miejsce. Z literackiego punktu widzenia teksty te mogą mieć różne źródła. Autorzy natchnieni umieścili je na początku Pisma Świętego, tak żeby swoim uroczystym charakterem wyrażały prawdy o stworzeniu, jego początku i jego celu, w Bogu, jego uporządkowaniu, jego dobroci, o powołaniu człowieka, a w końcu prawdy o dramacie grzechu i nadziei zbawienia. Czytane w świetle Chrystusa, w jedności Pisma Świętego i w żywej tradycji Kościoła, wypowiedzi te pozostają pierwszorzędnym źródłem katechezy o tajemnicach początku, stworzeniu, upadku i obietnicy zbawienia. Nie ma w katechizmie mowy o tym, że pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju trzeba czytać symbolicznie. Podejrzewam, że ojciec Szóstak tak to zapamiętał. Być może tak ci katecheci, w sumie chyba dobrze, się pomyliłem, katecheci w seminarium ojcu Szóstakowi być może tak to przedstawiali, tak? Że no nie, to tak symbolicznie, to katechizm mówi to i to symbolicznie. Nie jest to napisane w katechizmie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że bohaterowie posoborowej odnowy nie tylko w stylu Michaela Zewalda, ale również w stylu naszych polskich profesorów w seminariach, że potrafią takie rzeczy mówić. Natomiast w nowym katechizmie moim zdaniem tego nie ma. A jeśli ojciec Szóstak wie, gdzie to jest, to bardzo proszę o wskazanie konkretnego punktu. No i oczywiście argument, można powiedzieć, redukcja ad Hitlerom też znajdzie swoje miejsce w materiale ojca Szóstaka. Dogmatyzm zawsze prowadzi do przemocy. Sąd
sądy inkwizycyjne, dogmatyści to przemocowcy. I to jest w tym sensie przykre, że znowu jest taki przykład, nie wiem, czy to jest ściągnięte od Michaela Zewalda, czy to jest po prostu głupio przejęte od jakichś ateistów. To głębokie przekonanie modernistów, że Kościół był kiedyś przemocowy. I jako przykład podają sądy inkwizycyjne. Podlinkuję artykuł ze średniowieczny.pl o sądach inkwizycyjnych. Wystarczy krótki rzut oka, żeby spojrzeć, żeby dostrzec, że sądy inkwizycyjne powstały po to, żeby ukrócić samosądy. Że Europa po wędrówce ludów, po tym jak barbarzyńcy do niej wpadli, Rzymianie nie mieli problemów z paleniem czarownic i samosądów tego typu, nie mieli tych no, nie w tej formie, przynajmniej ordaliów, czyli takich prób na zasadzie, jeśli jest niewinny, to może to wejdzie w ogień i się nie spali. Germanie to wszystko mieli. Mieli ordalia, mieli polowanie na czarownice i właśnie samosądy z wyrokami śmierci. To po wejściu Germanów do Europy, barbarzyńców do Europy, staje się realnym problemem i faktycznie dzieje się, tak? Natomiast również po chrzcie tych Germanów. Natomiast hierarchia Kościoła traktuje to jako pogański zabobon. Też ojcowie Kościoła tak to traktowali. I sądy inkwizycyjne ewidentnie są krokiem, wielkim krokiem naprzód w sądownictwie. Ewidentnie one ukrócają te samosądy. To jest pierwsze sądownictwo, pierwsza instytucja sądownicza w Europie, w naszym kręgu cywilizacyjnym, w którym człowiek ma przyznane niezbywalne prawo do obrony, w którym człowiek nie może być poddany torturom, dopóki wina nie zostanie mu dowiedziona. Zarówno cały świat w naszym kręgu cywilizacyjnym, cały świat był i wszystkie sądy przedinkwizycyjne wymuszały przyznanie się do winy od razu torturami. Tylko inkwizycja to jest pierwszy raz, kiedy tortury można zastosować dopiero jak wina została dowiedziona, żeby wymusić to przyznanie się do winy, bo uważano, zgodnie z tą odwieczną tradycją, że nie można skazać człowieka, dopóki się do winy nie przyzna. Inkwizycja jako pierwsza przyznała ten obowiązek, do posiadania obrońcy. Każdy z tych oskarżonych musiał mieć obrońcę, każdy musiał mieć możliwość obrony. Nie przyjmowano anonimowych oskarżeń. To jest w historii sądownictwa ewidentnie ogromny krok naprzód po to, żeby ukrócić te samosądy. Czy to znaczy, że zawsze sądy inkwizycyjne były wzorem sprawiedliwości i miłosierdzia? No pewnie nie, jak to z ludzkimi sądami. I oczywiście wyroki śmierci były tam mimo wszystko obecne i tortury były mimo wszystko obecne. Natomiast znowu to jest oskarżanie inkwizycji o to, że jest przemocowa. To jest tak jak oskarżanie Kopernika, że jest wstecznikiem i płaskoziemcą, dlatego że nie wiedział, że planety poruszają się po jak to powiedzieć, elipsie, że myślał, że poruszają się po idealnym okręgu. Czyli jest zrobiony ogromny krok naprzód, ale my mamy pretensje, bo coś tam jeszcze nie zostało zrobione. Tym jest właśnie inkwizycja. I to naprawdę nie trzeba wielkiej wiedzy historycznej. Wystarczy spojrzeć na te dokumenty. Odsyłam do tego prostego artykułu. Natomiast moderniści, co robią moderniści? W jednym szeregu stają nie tylko z Michaelem Zewaldem i innymi bohaterami niemieckiej odnowy, ale również z ateistami, gimbo-ateistami, tak? którzy powtarzają takie farmazony zupełne, tak? Gdzieś tam zasłyszane w jakimś okopresie, na memach i na forach, ateistycznych forach internetowych. I teraz największy katolicki youtuber, no to powtarza. Naprawdę nie chciałbym być w jego skórze, gdy później stanie na sądzie.
przed tymi wszystkimi inkwizytorami, którzy tam są święci, na przykład święty Pius V, dominikanin, tak, stanie przed nimi wszystkimi i ten jad, który tam się sączy, to jest przemoc, tak, jeśli oskarża się ludzi, którzy świętobliwie wypełniali swoje obowiązki, właśnie ci inkwizytorzy. Oskarża się tak po prostu całe pokolenia katolików. Oni byli przemocowi. To dogmatyzm, to jest przemocowość. Inkwizycja, to wiadomo, jakieś palenie czarownic. Z człowieku, ty staniesz przed nimi później, tak? Pan Bóg będzie cię sądził. Oni tam są święci w niebie, tak? Chociażby właśnie święty Pius V. Jak ty im spojrzysz w twarz? Przeistoczenie według ojca Szustaka to ogromny przeżytek, oczywiście nie co do istoty rzeczy, tylko co do pojęć. Znowu, to wynika z tego błędu, o którym mówiłem wcześniej, gdzie ojciec Szustak rozumie za swoimi niemieckimi mentorami, rozumie treść jako jakąś taką mglistą tajemnicę, która gdzieś tam jest. Nie. Znaczenie dogmatów jest to, które te słowa mają w tym momencie, w którym są dogmatyzowane. To jest sprecyzowane, określone. Przeistoczenie jest słowem, które Kościół wybrał, używał przez wieki jako najbardziej adekwatne, najlepiej opisujące to, co się wydarzyło. I teraz takie farmazony tych niemieckich teologów, że Chrystus jest jakoś tam z nami obecny, gdy mamy miłość w serduszku. Jeśli ojciec Szustak myśli, że te farmazony są lepsze niż ta teologia stworzona przez najlepszych teologów, wypracowana, zdogmatyzowana przez magisterium Kościoła, no to pozostaje mi tylko powiedzieć, szkoda. Szkoda przede wszystkim jego duszy. No i ojciec Szustak mówi, że zajmujemy się dosłownie, nie będę mówił dosłownie, używa słów uchodzących za lekko wulgarne, zajmujemy się jakimiś bzdetami, tak, a Atanazy, gdy dyskutował o arianizmie z Ariuszem, w sensie nie dosłownie już z nim, tylko później, to mówi o Ariuszu, on zabrał mi Zbawiciela. Mówi, że ojciec Szustak, to są fundamentalne rzeczy właśnie w tej herezji, tam chodziło o to, że on zabrał mi Zbawiciela. I teraz ojciec Szustak to mówi po tym, jak twierdzi, że przeistoczenie jest pojęciem nieaktualnym. Ojcze Szustaku, zabierasz nam Zbawiciela, tak? Jeśli przeistoczenie jest pojęciem nieaktualnym, zabierasz nam Zbawiciela z tabernakul. Jeśli będziesz szedł za tymi niemieckimi mentorami w stylu Michaela Zewalda, zabierzesz nam Zbawiciela. Rozwalisz to katolickie kapłaństwo ustanowione przez Pana Jezusa, zdogmatyzowane przez Kościół jak najbardziej. Przez Jana Pawła II, który tą kongregacja się wprawdzie później trochę wycofała, ale co do zasady zostało użyte dokładnie to pojęcie. To są fundamentalne rzeczy. Trudno o bardziej fundamentalne rzeczy. Ojciec Szustak na zakończenie mówi, że za Zewaldem radykalny konserwatyzm i radykalny ewolucjonizm, że jedno i drugie jest właśnie ściśle katolickie, że one się razem tak uzupełniają. A więc gdyby to powiedział ktoś inny, to można by to zdanie pewnie uratować, ale w kontekście tego człowieka, tak, tego człowieka, który ewidentnie po prostu atakuje katolickie dogmaty, no to wiedząc to, że to jest taki człowiek, to wiemy, jakie on rzeczy chce z tego wyciągnąć. Da się to zdanie obronić, bo oczywiście, że Kościół cały czas to jest taki, cały czas się dostosowuje, oczywiście, że tak. Kościół zmienia się w tym sensie, ten bukiet cały czas się rozwija, bukiet teologii cały czas się rozwija, praktyki życia kościelnego powstają w takim normalnym, zdrowym rozwoju, powstają nowe zakony, nowe zgromadzenia, które odpowiadają na te realne potrzeby, które się pojawiają. To faktycznie jest życie i to faktycznie jest taka bardzo żywotna i potężna zmiana. Tak, taki jest Kościół. Ale to nie ma nic wspólnego z modernizmem. To nie ma nic wspólnego z modernizmem. To nie ma nic wspólnego z waszym takim przekonaniem, próbą przesunięcia rozumienia dogmatów w ten sposób, że to jest taka ogólna drogowskaz, taki gdzieś tam, że o grzechu pierworodnym. To tylko tyle, że człowiek z człowiekiem jest coś nie w porządku, a wszystko inne to nie, 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 nie. I przeistoczenie to też nie, 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 nie. To tylko znaczy tyle, że Jezus jest z nami w naszym serduszku i w
Nie wiem, jak on powiedziałby Zewald, czy podejrzewam, że nie powiedziałby, że jest z nami w tabernakulum. Jak znam niemieckich modernistów, oni bardzo nie lubią tabernakulów i mają takie luterańskie skrzywienie, gdzie jak Luther wierzył w, jako tako w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w momencie komunii, ale nie, absolutnie nie poza Mrzą Świętą, to troszeczkę w niemieckim modernistycznym kościele w tą stronę idzie. A więc tak, kościół jest faktycznie rozwijający się, radykalnie konserwatywny i radykalnie postępowy, ale w tym naprawdę dobrym znaczeniu tego słowa, w tym sensie, że to, co zostało przekazane przez Pana Jezusa, żyje i przynosi realne, konkretne owoce, dostosowane do konkretnych czasów, tak. Ale to co wy robicie, to nie jest to. To, co wy robicie, to jest zmiana. To, co wy robicie, to nie jest postęp. To, co wy robicie, to jest rewolucja. To jest wycięcie tego, co jest. Odbieracie nam Pana Jezusa. Odbieracie nam Pana Jezusa, bo twierdzicie, że przeistoczenie nie jest dobrym pojęciem do opisania tego, co się w Najświętszym Sakramencie dzieje. Odbieracie nam Pana Jezusa, bo niszczycie ustanowione przez Jego kapłaństwo. Odbieracie nam Pana Jezusa, bo tworzycie liturgię, która nie wyraża tego, co jest najważniejsze w liturgii, która nie wyraża tego, że dzieje się tutaj ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest ofiara mszy świętej. To jest dogmat katolickiej wiary, że msza święta jest ponowieniem, bezkrwawym ponowieniem ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby tą prawdę ukrywacie. Wy stworzyliście ryt, który to ukrywa. Wy odbieracie nam Pana naszego Jezusa Chrystusa i żaden niemiecki, współczesny, teologiczny bohater, który będzie snuł swoje pięknie brzmiące opowieści, żaden Michael Zewald swoim roztaczaniem takiej mgiełki, pobożnej mgiełki, tego nie zmieni, tego przed nami nie ukryje. To wy odbieracie nam Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.